gratulacje do przyjezdnych, na pewno pewnie się dobrze spokojnie, że niczym nas nie zaskoczyli. Doskonale realizowana taktyka w wcześniejszych meczach, przyjęcia przeciwnika na własnej połowie, prowadzenie bardzo skutecznych kont, gdzie z nich znalazły drogę do bramki. Dobrze, że nie skończyło się to następnie. Jak tutaj trener wcześniej wspomniał, no coś w postaci pierwszej bramki, wróciliśmy tutaj już nazywając do tej swojej bezsilności desperacko, spróbować od najmocniejszych napastników i szukać bramki. Byliśmy się tym powolniejsi, to bardzo statycznie. Byliśmy wszyscy, ja, Łukasz, trzeba wyciągnąć z tego wnioski i zapomnieć się o najbliższym meczu. Dziękuję wszystkim tym, którzy byli z nami do samego końca wspaniałego piłka. To jest zawsze brzydzi naprawdę na więcej. A taki sport, że graliśmy w zawodach, tym, którzy byli z nami do końca. I podziękowali piłkarzom. Dziękuję serdecznie. Takie są fakty. Czy zwycięstwo, wielka euforia. Ostatnie trzy mecze nam nie wiem, czy nie weszły. Nie zrobiliśmy od nich punktów. I gdzieś to ciśnienie zespołu. Powinno być faworytem. Było to dzisiaj widoczne w ataku pozycyjnym, w prostych sytuacjach, w prostych zagraniach piłki. Straty, zagrania, nawet. Myślę, że trzeba zejść na ziemię i przede wszystkim wyciągnąć wnioski z tego, spróbować podnieść wierzę w tych ludzi, wierzę w to, że są w stanie zrobić i zagrać tak konsekwentnie i bardziej jak dzisiaj obraz nam. Trzeba przeanalizować panie, czy trzeba wstrząsnąć troszeczkę drugim, bo trzeba dobrze się zrobić, co trzeba pojechać walczyć o swoje, pokazać, że mamy jeszcze jedno.